Dzień dobry, nazywam się Łukasz Grau. Tematem sesji są blokady, zaczastki, zaproszenia. Krótko o sobie, jestem niezależnym konsultantem, zajmuję się głównie doradztwem w zakresie technologii Microsoft, SQL Server, systemów ERP. Tematem dzisiejszej sesji są blokady. Blokady szeroko rozumiane. Temat stąd się wziął, że bardzo często u klientów spotykam się z sytuacjami, gdzie faktycznie te blokady są jakimś problemem i to różne sytuacje są, czy to są zastoje właśnie, czy zakleszczenia, czy sama eskalacja blokad, a tak naprawdę administratorzy często nie są zapoznani z tą tematyką, by rozumieć, wyłapywać i badać, ewentualnie szukać sobie przyczyn. Myślę, że sesja przybliży Państwu chociaż trochę tą tematykę, to na pewno nie odda wszystkiego, co tego dotyczy, bo samo badanie i samo analizowanie i zapobieganie problemu związanego z blokadami jest bardzo szerokim tematem. Mniej więcej, co chciałbym zaprezentować Państwu w prezentacji, podzieliłem moją sesję mniej więcej tak. Przedstawię prezentację, gdzie chciałem pokazać, o co w tym chodzi. Potem pokażę przykłady wyłapywania czy diagnozowania właśnie takich blokad, czy przykładowe skrypty. I myślę, że po C2C te skrypty też będą dostępne, także będą mogli Państwo sobie zobaczyć jeszcze na spokojnie u siebie w swoim środowisku. Szczególnie, gdzie jest dużo użytkowników, to łatwiej coś przeanalizować i obserwować, co się z tym dzieje. Po pierwsze, chciałem w skrócie powiedzieć, do czego służą blokady. Po drugie, powiedzieć o zgodnościach blokad. Przybliżyć, jak one mniej więcej od wewnątrz wyglądają, jak można nimi sterować, jakie służą narzędzia do badania i wychwytywania wszystkiego, co jest związane z blokadami. Oraz omówić takie trzy zasadnicze problemy, które występują, czyli problemy z samym blokowaniem, zastoje w pracy oraz zakleszczenia. Pierwsza rzecz, co to jest w ogóle blokowanie? Tak jak tutaj Państwo widzą, jest to kluczowy mechanizm do każdego systemu wielodostępowego, czyli jeżeli mamy wielu użytkowników, nie chodzi tutaj o osoby, chodzi o wiele dostępów równoczesnych do danych. Jeżeli mamy wielodostępowy system bazodanowych, gdzie korzystamy z tych samych zasobów przez wielu użytkowników, przez wiele dostępów, musi być taki mechanizm, który pozwoli zapewnić tej bazie danych spójność, czyli te wszystkie zasady transakcyjne, czyli cały ASIC, Atomicity Consistency, Isolation, Durability, czyli tą zasadę podstawową związaną z transakcjami. I właśnie ten mechanizm blokowania jest do tego celu wykorzystywany, czyli żeby te zasoby były dostępne we właściwy sposób, do każdego użytkownika, musi być mechanizm nad tym czuwający. Bardzo ważna rzecz jest taka, że mechanizm blokowania stosuje się w każdym rodzaju współbieżności, czyli obojętnie, czy mamy izolację różnego typu, o tym chyba będzie Marcin Szelika więcej mówić troszkę później. Obojętnie, jakie mamy właśnie rodzaje izolacji, czy to jest właśnie współbieżność pesymistyczna czy optymistyczna, która od wersji 2005 jest zarówno taka i taka jest wspierana przez SQL Server, zawsze mamy mechanizm blokad, który to ułatwia, umożliwia w ogóle, że coś takiego ma miejsce. Jakie mamy systemy blokowania w samym SQL Server 2008? Po pierwsze, mamy coś takiego jak blokady, to jest tak zwany z angielskiego logs, zaczastki, i wzajemne wykluczenia, tak zwane spinlocki. Czemu są te trzy rodzaje? Po pierwsze, blokady to jest mechanizm blokowania stworzony po to, byśmy mogli zapewnić bazie danych spójność z poziomu logicznego, czyli że te dane, z których korzystamy i my jako użytkownicy czy aplikacje odwołujące się poprzez język zapytań, żeby te dane były spójne. Do tego służą blokady. Zaczastki służą po to, żeby zapewnić bazie danych spójność taką fizyczną, czyli to jest ten najniższy poziom, gdzie jest istotny zapis do stron, zapis do bezpośrednich plików, czyli te mechanizmy takie bezpośrednie dotyczące już obsługi wejścia-wyjścia. Natomiast wzajemne wykluczanie to jest taki dodatkowy mechanizm, który jest takim po prostu zwyczajnym mutexem. Po prostu chodzi o to, że niektóre zasoby są tak krótkotrwałe, przejmowane przez system, w sensie SQL-a, że nie warto do tego używać mechanizmu typu zaczastki czy blokady, które za dużo pożerają innych rzeczy typu pamięć i tak dalej, żeby to obsłużyć. Do tego zostało stworzone tak zwane spinlocki, czyli taki mechanizm tak zwanych mutexów, czyli po prostu mogę pobrać dane, mogę wykonać coś na danym zasobie lub nie.
Czyli jest taki najprostszy mechanizm blokowania, który znajduje się w systemie SQL Server. Czyli najważniejsza rzecz, którą tutaj chciałem przekazać, to jest to, że blokady, ten logs, to jest do poziomu takiego logicznego, zaczaski to jest do poziomu fizycznego. SQL Server teoretycznie daje też możliwość używania blokad do poziomu niskiego, czyli do zasobów pozostałych też mogą być używane blokady, tylko że te blokady, jeżeli byśmy tak zaczęli używać, to system, efektywność systemu by znacznie spadła, bo mechanizm zaczasków jest o wiele sprawniejszym, o wiele wydajniejszym mechanizmem niż mechanizm blokad. Jakie mamy tryby blokowania? Podstawowe tryby blokowania, które można wyszczególnić, to są cztery. Blokada ze współużytkowaniem, wyłączna, update i zamierzona. Blokada ze współużytkowaniem to jest po prostu taka zwyczajna blokada do odczytu, czyli nie wiem, można sobie to wyobrazić w prosty sposób, dwie osoby czytające tą samą stronę, dwie osoby czytające w tym samym momencie ten sam napis, czy tam więcej osób. To jest, każdy blokuje jakby ten napis, ale na zasadzie takiej, że udostępnia też każdej innej osobie, bo nie musi mieć wyłączności do tego. Natomiast blokada wyłączna to jest blokada realizowana zazwyczaj w momencie zapisu, czyli w momencie takim, że jeżeli ja coś tam wprowadzam, coś robię, to nie może mi w tym samym momencie inny użytkownik dokonać równocześnie zmian. Czyli to jest blokada wyłączna. Ona jest właśnie najważniejsza, najtrudniejsza, bo ona powoduje nam sytuację taką, że inni użytkownicy nie mogą już na danym zasobie dostać blokad. Blokady update to są blokady, które system w trakcie wykonywania przewiduje potrzebę blokady i już sobie oznacza dany zasób, dane ziarno, że będzie on w pewnym momencie miał inne blokady, żeby system nie zdążył założyć na niej blokady typu ekskluzji, żeby nie przejął na zasobu. Blokada zamierzona intent, logs, jest bardzo ważną blokadą, która jest no, często pomijana, ale bardzo ciekawa i no, jak człowiek się zastanowi nad istotą działania, jest bardzo przydatna do funkcjonowania. O niej zaraz powiem za chwileczkę, jak będę miał rysunek, na którym łatwiej to pokazać. Poza tymi czterema podstawowymi blokadami, które właściwie nas głównie interesują, mamy takich sześć dodatkowych blokad, które system wykorzystuje w normalnej pracy, czyli na przykład blokada stabilności schematu, blokada modyfikacji masowych, czyli jak robię update po całej tabeli na przykład, czy wgrywam bulkiem dane, to system ma jeszcze inne typy blokad, które może w inny sposób zasób dany oznaczyć. Co to jest ziarnistość blokad? Możemy sobie wyobrazić, wiemy już mniej więcej, jakie są blokady i teraz co ta blokada może nam zająć. No wiemy, że baza danych składa się z serwera, serwer ma bazy danych mają tabele, tabele mają strony, w których znajdują się wiersze. I teraz jeżeli my coś blokujemy, to teraz pytanie, na jakim poziomie byśmy to musieli blokować? I właśnie na tym polega ziarnistość blokowania, czyli mam coś takiego jak Mam coś takiego jak tabela. To jest powiedzmy najwyższy poziom, który nas interesuje z punktu widzenia tego blokowania. Następnym etapem, który może być z punktu widzenia ziarnistości, może być strona, która może zawierać na przykład kilka wierszy. I teraz w zależności od tego, jaki poziom jest, na przykład robimy update na jednym wierszu, to wiadomo, że system nam jeden wiersz tylko będzie blokować. W innych sytuacjach można tak ustawić, że będzie ich więcej blokować, ale chodzi mi o przedstawienie tego ziarna. Jeden wiersz nam będzie blokować, czyli w tym momencie strona i tabela nie ma tej blokady typu na przykład exclusive. Ale żeby system, zakładając nową blokadę, nie musiał całego drzewa przeszukiwać i sprawdzać, czy dane blokady są założone, to jeżeli dany zasób zakłada sobie blokadę typu właśnie exclusive na wierszu, to na wyższym poziomie tego drzewa zakłada sobie blokadę zamierzoną. Przez to system, chcąc założyć na wyższym poziomie blokadę typu na przykład exclusive czy update, widzi to, że dane ogniwo, jakby dane drzewo, dana gałąź ma założone inne blokady. Jak wygląda ta ziarnistość? Co może być tym ziarnem? Co może być tym elementem, na czym możemy zakładać blokady? Tutaj jest przedstawione to, jakie ziarna mogą być, a zarazem jaka jest hierarchia, czyli od najmniejszego ziarna, jakim jest wiersz, poprzez klucz, strona, może być extent, czyli takich 8 stron pod rząd. Bardzo ważna rzecz jest taka, że w
starszych wersjach SQL-a, ponajmniej przed jeszcze wersją 7, nie było rozgraniczenia na wiersz, czyli najmniejsza była strona, co było przy stronach, jak one były jeszcze 2 kilo, to jeszcze było takim no, jakimś efektywnym rozwiązaniem. W momencie, kiedy strona wzrosła do 8 kilo, tak jak teraz jest nadal, to rozwiązanie blokowania jednej strony przy wierszach, które mniej zajmują i dużo wierszy się robi, było nieefektywnym, niewydajnym narzędziem i Microsoft również wprowadził ziarno, jakim jest wiersz. Czyli mamy tym najmniejszym operatorem, jakim jest ziarna, to jest wiersz. Następnie mamy klucz, strona, może być właśnie ten extent, czyli zbiór. Hop to jest odniesienie do na przykład sterty albo do bidżewa jakiegoś. Może to być cała tabela. Oczywiście mogą być blokady na wyższym poziomie, ale na wyższym poziomie stosowane są najczęściej przez system, czyli na przykład blokada na file, application, made data, czy allocation in database. W momencie, kiedy coś zaczynamy robić na bazie danych, jakiekolwiek połączenie z bazą danych mamy, system automatycznie w tle zakłada taką właśnie blokadę na bazę danych, oczywiście ze współużytkowaniem, że dana baza danych jest wykorzystywana i przy pomocy tego mechanizmu blokowania też w ten sposób kontroluje dostępność i to, czy są połączenia z daną bazą. To jest akurat możliwe, można sobie to przejrzeć szczegółowo i przeanalizować w Books Online. Stamtąd to zresztą ta tabelka jest wzięta. Tu mamy Państwo taką macierz, która przedstawia, która blokada z którą blokadą może istnieć, w ogóle ma konflikt lub nie ma konfliktu. Może istnieć, to znaczy, właściwie to jest, że nie może istnieć. Chodzi o to, że niektóre blokady wzajemnie nie mogą wystąpić równocześnie ze względów po prostu logicznych, a niektóre jak występują wzajemnie, to wprowadzają coś takiego jak konflikt, o którym konfliktach będziemy mówić, które po prostu staną się jakimiś naszymi problemami. Kolejną rzeczą, która jest dosyć ważną, która ma wpływ na blokady, są hinty, które możemy wykorzystywać przy różnego rodzaju operacjach SQL-owych. I tutaj mam wybrane takie hinty, które jakiś tam wpływ na blokady mają. I tutaj są podzielone, które dotyczą jakby ziarnistości, a które poziomu izolacji. Poziom izolacji, na czym polega, na czym działa, to tak jak mówiłem, Marcin będzie przedstawiać na pewno w tej sesji popołudniowej. Ziarnistość to jest właśnie ten element, o którym mówiłem, że możemy w pewien sposób wymusić, tworząc tabelę, zadając zapytanie, czy ma być wykonana blokada na przykład na całej tabeli, czy nie ma być wykonana na całej tabeli. Możemy w ten sposób zarządzić tym z poziomu tworzenia zapytania. Także są dostępne do tego hinty, które mogą nam to ułatwić lub oczywiście nie zawsze użycie takiego hinta jest polepszeniem wydajności, bardzo często jest to pogorszeniem wydajności. O tym jeszcze chwileczkę powiem przy następnym punkcie, gdy będę mówić o eskalacji problemów związanych z, znaczy o eskalacji blokowań. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o ziarnistość, dosyć ważna, która weszła w wersji SQL 2008, jest ziarnistość przy blokowaniu w przypadku tablic partycjonowanych. W wersji jeszcze 2005 było tak, że ziarnem wyższym od strony była tabela. Czyli domyślnie, jak było dużo zapytań, dużo wierszy w selekcji, to ziarno, na którym zakładało się blokadę, była cała tabela. Nieważne, czy ona była partycjonowana na 4-5 części, gdzie tak naprawdę na przykład z jednej części czytaliśmy dane, to całość na wszystkich partycjach mieliśmy zablokowane. W tej chwili jest możliwość ustawienia dodatkowej takiej klauzuli, gdzie możemy wymusić na systemie, żeby właśnie tak traktował tabelę jak w wersji 2005, albo możemy zrobić coś takiego, że każdą partycję on będzie traktować oddzielnie. W momencie ustawienia właśnie auto domyślnie w tej chwili, system w ten sposób ziarnistość traktuje, czyli nie dochodzi do poziomu tabeli, tylko no, jeżeli chyba, że musi. Ale jeżeli wystarczy na przykład blokada ziarna na jednej czy tam dwóch partycjach, to wtedy blokuje tylko i wyłącznie tą partycję. Możemy oczywiście wymusić, żeby działało tak jak w SQL 2005, czyli żeby blokada była zakładana od razu na całej tabeli, albo możemy w ogóle wyłączyć możliwość eskalacji, czyli poszerzania tych blokad. Eskalacji za chwileczkę będzie. Jakie narzędzia służą do wykrywania blokad, śledzenia czy obserwowania blokad, które występują w systemie, bo wiadomo, że blokady będą występować, tylko muszą być
na tym, że pisarz to jest traktowany zasób, który, transakcja, która potrzebuje zasobów w celu wykonania zapisu. Natomiast czytelnik to jest potrzeba założenia blokady z powodu odczytu, czyli nazywane jest przez to czytelnikiem. Zakleszczenie kaskadowe to jest zakleszczenie takie, które po prostu uczestniczy w tym dużo więcej transakcji niż na przykład dwie jest ich, może ich być bardzo dużo, które wzajemnie mogą się o te same zasoby blokować. Zakleszczenie przekształcenia wygląda w ten sposób, że mamy do dyspozycji jeden zasób i równocześnie mamy założone na przykład blokady, no tutaj jest przykład blokady, która jest odczytu i chcemy tą blokadę zwiększyć do blokady zapisu. I dwie transakcje chcą wykonać to samo, czyli chcemy przekształcić jeden typ blokady na inny i nie możemy tego wykonać, bo wzajemnie się blokują. Czyli widzą Państwo, że to jest jeden zasób, dwie transakcje, to tu mamy właśnie mowa o zakleszczeniu przekształcenia. Cykliczne zakleszczenie pisarz-pisarz polega na tym, że dwa zasoby, mamy dwie transakcje. Oczywiście to można rozszerzać, także tutaj mówimy oczywiście o najprostszych przypadkach. Mamy dwie transakcje, dwa zasoby. Każdy ma wyłączność, bo jest pisarzem i każdy by chciał jeszcze zapisać coś w drugiej tabeli. I w tej chwili dochodzi do takiej sytuacji, że znowuż mamy zakleszczenie, czyli nic nie możemy z tym zrobić, bo system będzie czekać, aż wzajemnie te zasoby zostaną zwolnione. Pisarz-czytelnik, różnica polega tylko i wyłącznie na tym, że tę nową blokadę, którą chcemy założyć, to jest po prostu chęć odczytania coś z drugiego zasobu. Czyli chcemy coś odczytać jeszcze nawet zapisując na przykład w tej tabeli, a nie możemy, bo druga tabela jest blokowana przez inny proces, nie? Czyli to jest cykl zakleszczenia, cykliczne zakleszczenie pisarz-czytelnik. W SQL Profilerze możemy ustawić również coś takiego, żeby oglądać graficzną postać zakleszczeń. To jest akurat przykład wzięty z Books Online. Pokażę, jak to w profilerze, gdzie to się włącza. Można wtedy sobie graficznie zobaczyć, co z czym jest powiązane i dlaczego dane zakleszczenie wystąpiło. Jaka jest minimalizacja zakleszczeń? Po pierwsze, kolejność dostępu w transakcjach. Jeżeli mamy dwie transakcje działające w ten sam sposób, znaczy w ten sam sposób, w sensie zasobów, które potrzebują, czyli załóżmy, że potrzebują tabelę pierwszą i tabelę drugą, to jeżeli budujemy dwie transakcje, to powinniśmy starać się utrzymać kolejność transakcji jednakową. Czyli najpierw próbujemy dostęp mieć do tabeli pierwszej, następnie do tabeli drugiej i wówczas powinniśmy uniknąć sytuacji związanych z zakleszczeniem. No, bardzo łatwo sobie to wyobrazić, bo mam równocześnie dwie transakcje, próbują dostać się do tego samego zasobu, więc tylko jedna dostanie prawo na działanie, na wyłączność do niego i druga będzie czekała na ten zasób. I mamy sytuację, kiedy to jest zastój, a nie zakleszczenie. Nie? Krótkie transakcje, to znowu dotyczy tego, że transakcja nie może rozbudowana być w ten sposób, że zdąży ona poblokować połowę bazy, zanim się ona wykona, bo w tym czasie reszta może stać. No i kolejny punkt, który oczywiście Marcin właśnie szerzej opowie, to jest właśnie zmiana poziomu izolacji. Teraz postaram się pokazać w takich prostych przykładach, jak można użyć profilera albo jak użyć zapytań, żeby móc zlokalizować właśnie problemy z blokadami albo same blokady. Zacznę od prostego przykładu, który tutaj Microsoft nam w Books Online daje. Może. Tworzymy sobie tutaj jakąś prostą tabelkę, indeks, wstawiamy kilka elementów, wykonujemy tutaj zapytanie i zaraz będziemy patrzeć, co się z tym wszystkim dzieje. Widzimy, ta druga transakcja, która chce wykonać update, nie jest w stanie tego wykonać z tego powodu, że
ten proces, który tutaj miał miejsce, jawnie wywołaliśmy tutaj wykonanie transakcji, która nie została zakończona. Czyli system blokuje nam tą tabelkę. Tutaj jest również możliwość przeanalizowania tego skryptami, które Microsoft tutaj dało nam. Mamy tutaj właśnie zasób, jaki to jest, czyli jaki to jest, jaka baza, na jakiej bazie to się odbywa, jaki to jest typ, a może najpierw zapytanie, mogę to być łatwiej. Mamy zapytanie z widoku systemowego, gdzie analizujemy transakcje, które są blokady przy transakcjach, gdzie ograniczenie zostało zrobione na bazę ID 7. ID 7 to jest właśnie ta baza C2C, na którym to doświadczenie tutaj próbujemy zrobić. Tutaj ważne rzeczy, które są. W tym drugim zapytaniu jest powiązanie z widokiem oczekujących zadań. Z oczekujących zadań możemy wnioskować tutaj powiązanie, która transakcja jest uzależniona od której sesji. Tutaj właśnie widzimy to powiązanie. Ja może pokażę jeszcze jedną rzecz, bo tutaj mam przygotowany przeze mnie taki widok. Tu się starałem go trochę tak czytelniej zrobić. Zrobiłem speed sesji, czyli możemy rozpoznać, która to jest sesja, nazwę bazy danych, nazwę obiektu, ewentualnie ID indeksu, zasób, opis, tryb i status, jaki jest. I teraz, jeżeli byśmy spróbowali, to widać, jakie blokady są założone i jakiego typu ta blokada jest. Tutaj mam przygotowane takie bardziej rozbudowane do tego celu trzy widoki systemowe. Z tych widoków możemy wnioskować troszeczkę więcej, więc teraz pokażę, co one tu pokazują. Po kolei będzie ładnie. Widać teraz, jaki ID sesji jest tą sesją blokującą, czyli sesja 54. Program to jest Management Studio zapytanie, czyli z tego programu to zapytanie było wywołane. Login name to jest ten użytkownik, który to wywołał. Komenda, która jest, czyli polecenie, jakiego typu jest, to jest polecenie update. Status suspended, czyli po prostu oczekuje. ID sesji, która dokonała tego blokowania. I tutaj mamy typ i mamy klucz, a tutaj mamy tekst samego polecenia, który jest zablokowany, który oczekuje. Tutaj widać właśnie, jak to wygląda, że sesja 52 wymaga range SS, sesja 54X, czyli potrzebuje tej wyłączności, bo chcemy tam wykonać na niej update. No ta się właśnie wykonuje, a ta jest w tej chwili w fazie oczekiwania. W SQL Profilerze
ustawienie w SQL profilerze. Wybiorę tylko te obszary, które nas... A, bo mamy się tak. W zbiorze events logs mamy do dyspozycji takie zdarzenie jak deadlock graph. To jest ten graf, co pokazywałem w prezentacji, gdzie możemy zobaczyć w sposób wizualny, graficzny, w jaki sposób występuje zakleszczenie i czego ono dotyczy, jak ono wygląda. Następnie mamy możliwość już konkretnych liczników, konkretnych parametrów badania wychwycić w profilerze. I między innymi mamy coś takiego jak deadlock, jak eskalację, czyli kiedy nastąpi eskalacja, możemy zobaczyć timeouty związane z blokadami. Czyli to są te podstawowe parametry związane z badaniem deadlocków i samych blokad. Bardzo ciekawą rzeczą jest Blocked Process Report w evencie Errors and Warnings. On jednak wymaga pewnego ustawienia. Należy ustawić czas zapisu, to jest czas, po jakim nastąpi odświeżanie jakby tych blokad. Tu jest ustawione w tej chwili na 20 sekund. I jeżeli byśmy teraz uruchomili tego profilera, to zróbmy, może inny przykład. Weźmy na przykład drugi. Zrobimy sobie na jakiejś dużej innej tabeli, zrobimy update. Załóżmy, że to samo chcemy wykonać tutaj. Włączę teraz Activity Monitor. Ustawmy sobie refresh na przykład na te 3 sekundy. Na 1 sekundę. Proszę zobaczyć, jakie są procesy. Widać tutaj, że proces ten 54 jest oczekujący. I mamy tutaj wait na jakie zasoby on oczekuje. Możemy sobie zobaczyć statystyki oczekujących zasobów. Czyli widzimy tutaj, że w tej chwili góruje nam log, bo cały czas oczekujemy na zasób związany z zablokowaniem tabeli, żeby mogło się wykonać to drugie zapytanie. Jak to w tym czasie widać w profilerze? Proszę zobaczyć. Mamy cały czas odwołanie związane z wymaganiem związanym z blokadą.